Artur Andrus odchodzi ze szkła kontaktowego przez Dałkrzewicza. Co dalej z programem? Kolejny cios dla fanów szkła kontaktowego. Po tym, jak Krzysztof Dałkrzewicz ogłosił, że nie wraca do programu, w solidarności z nim swoje rozstanie z formatem ogłosił Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju, który przed rokiem powrócił do roli komentatora w Szkle. Teraz już wiadomo, że z programem żegna się kolejna osoba. Już od ponad miesiąca nie milkną echa słów Krzysztofa Dałkrzewicza, który w jednym z odcinków Szkła Kontaktowego miał obrazić Piotra Jaconia, prywatnie ojca transpłciowego dziecka. Było to podczas połączenia na żywo z Jaconiem. Słowa Dałkrzewicza, a jakiej on jest płci dzisiaj? Dotknęły dziennikarza TVN24 i sprawiły, że satyryk zniknął ze szkła. Od tamtej pory pojawiały się spekulacje, czy Dałkrzewicz wróci, czy nie. Ostatecznie wiadomo już, że jego przygoda z formatem się zakończyła. Ostatnio w geście solidarności odejście z programu zadeklarował Robert Górski, a teraz o takiej samej decyzji poinformował inny prowadzący program, Artur Andrus, a dokładniej w jego imieniu przekazał to Tomasz Sanecki. Artur Andrus odchodzi ze szkła kontaktowego. Niestety, to nie koniec zmian personalnych w szkle kontaktowym. Trzecią osobą, która żegna się z programem, jest Artur Andrus. Był on komentatorem programu od jego powstania, czyli od 2005 roku. Informacje o jego odejściu przekazał w niedzielnym szkle Tomasz Sianecki. Jak podkreślił, obecność jego oraz Marka Przybylnika nie oznacza braku solidarności z kolegami, którzy odeszli. Komentator w swoich słowach zareagował na obawy widzów o przyszłość programu. Jak wynika z jego wypowiedzi, pozostali prowadzący chcą, by szkło trwało. Z pewnością dla nas szkło kontaktowe jest pewną wartością, której będziemy bronić. Mam nadzieję, że też dla Państwa. Jeśli chodzi o naszych kolegów, czyli Krzysztofa Dałkrzewicza, Roberta Górskiego i Artura Andrusa, możemy im tylko bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co dla szkła zrobili. My będziemy próbowali ten program dla Państwa w dalszym ciągu robić, stwierdził Tomasz Sianecki. Przypomnijmy, że Krzysztof Dałkrzewicz w niedawnej wypowiedzi w mediach społecznościowych wyjaśnił, że jego żart były trawestacją słów Jarosława Kaczyńskiego, które zresztą chwilę wcześniej w tamtym szkle kontaktowym padły. Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, jaką on ma dzisiaj płeć, a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji, tłumaczył.